Hej, zapraszam Was do piątej części mojej playlisty Kupuj, testuj, powiedz. Tak wiele razy, stojąc w sklepie lub przeglądając sklep internetowy, zachwycamy się nowym gadżetem, narzędziem, materiałem. Kupujemy go. Nakręcamy potem filmik z otwarcia paczki, torby zakupowej, robiąc zawsze wielkie wow, patrzcie, jaki fajny, super, kurczę, udało mi się, zdobyłam. A potem za jakiś czas następuje małe ups. Gadżet, narzędzie, materiał ląduje w pudełku, szufladzie, na półce i zapominamy, że go posiadamy. Miałam tak wiele razy i nie okłamujcie mnie, że wy nie, że ani razu. Po prostu życie. Czas pędzi. My w danym momencie, chwili nie mamy czasu na naszą pasję, a potem zapominamy. Zajmujemy się czymś innym. Odnajdujemy ten gadżet, narzędzie, materiał w poszukiwaniu czegoś innego i sami sobie się dziwimy, że jak to? Nie użyłam? Dlaczego? Seria Kup, testuj, powiedz jest taką serią filmików dla mnie. Abym to, co kupiłam, co już mam, abym użyła, sprawdziła, przetestowała i znalazła przynajmniej kilka zastosowań. Jak wiecie, ponad rok temu postanowiłam sobie nie kupować zbędnych rzeczy do moich pasji. Chcę wykorzystać to, co mam. W życiu nie dam rady, za dużo tego, ja to już wiem. A jeśli coś z tych rzeczy nie będzie mi przydatne lub mam ich w nadmiarze, myślę, że warto podzielić się z kimś, komu może posłużą jeszcze dłużej. Czytaj młodszym skraperkom, młodszym pasjonatkom. Muszę Wam powiedzieć, że trzymam się tego postanowienia o niekupowaniu twardo. Oczywiście zawsze coś tam dokupię, na przykład kleje, bo to schodzi najwięcej. To jest chyba najdroższa rzecz w naszym skrapowym świecie. No ale dokupuję, ale bardzo mało. Czasem to, co naprawdę potrzebuję, a czasem jakąś jedną, dwie małe rzeczy, które mi naprawdę wpadną w oko, ale tylko wtedy, gdy wiem, że będą mi służyć do tego, co ostatnio tworzę. A ostatnio na filmiku widzieliście moje zakupy, to znaczy się to, co mi przyniósł Mikołaj i małe zakupy Zakrzona. I tak już idąc tym tropem, postanowiłam, że przetestujemy na początku stemple i tusze.
które posłużą mi do wykonania małego, ale za to cudownego notesika. To co? Ja się biorę do pracy. Zobaczycie też, jak powstaje taki notes. A ponieważ ja i tak już go trochę zmieniłam, więc nie sugerujcie się tym, co zobaczycie. Cały notes, czyli prezentacja, będzie w najbliższym czasie. To ja się biorę do testowania, bo kupowanie już było. Teraz się biorę do testowania, a na końcu powiem Wam moje spostrzeżenia odnośnie stempli i tuszy z Action. Wybieramy stemple. Oczywiście tym razem w ruch idą stemple, które ostatnio kupiłam w Action w formie takich rameczek. A dlaczego? Bo chcę z nich zrobić mały notesik. Wymyśliłam sobie takie cudeńko maleńkie, a kto mi zabroni? Ok, stempelki wyjęte. Jak widzicie, już przepakowałam je do mojego organizera. Teraz poszukuję wykrojników. Wykrojników w kształcie prostokątów. Tu są kwadraty. O, są. Wyciągam je, bo też mam na nie pomysł. To znaczy się posłużą mi do wycięcia elementów do notesu. Wyjęłam te dwa największe elementy, ale potem mówię, dobra, sprawdzę. I teraz wyciągam sobie z moich stempelków. Sprawdzę, jak to tam wygląda, co ja tutaj mam. Ale jestem pewna, że dwa będą mi pasowały. Takie pionowe. Jeden i ten drugi. Teraz trzeba wyjąć papier, a notes chcę zrobić, jak zawsze, recyklingowy, upcyklingowy, z papierów pakowych w walizce od mojej mamy. Trzymam skarby. No i są ze starych kopert, z różnych paczek. Uwierzcie mi, to jest bardzo mała część tych papierów. Nie pytać się, gdzie pochowałam, bo aż wstyd się przyznać. Przeszukuję jeszcze, co ja tam farbowałam, ale chyba to, co już wyjęłam, będzie wszystko. Tak, tu są skarby, stare wykroje mojej mamy, stare gazety, czasopisma hafciarskie, pożółkłe kalki. Kiedy ja to wyrobię? Może ktoś trochę chce? Serio? Ok, wystarczy. Za dużo nie ma co wyciągać, bo będzie bałagan. I tak będzie. Walizeczkę zamykamy i pięknie chowamy pod biurko. Nie chcę Wam zdradzać, chociaż już tam parę rzeczy widać nowych pod tym biurkiem. Ale o tym kiedy indziej. Ale się wsuwa, co? Ekstra. Ok, to wracamy do warsztatu. Papier pakowy mamy. Jak zauważyliście, różne odcienie brązu. Od takiego żółtawego, po brązowy w paski. I teraz składam sobie, żeby wycinać od razu dwa elementy. Oszczędność czasu. I jak wiadomo, u mnie na podłodze mój dywanik służy do wszystkiego. I teraz muszę powycinać trochę takich prostokątnych elementów do złożenia notesu. Ale to też potrzebne mi są kartki, żeby miała na czymś próbować i testować nowe stemple i tusze z Actiona. Ok. No to już pocięłam. Jak widzicie, poszło mi to szybko, mega szybko.
A w ogóle to ostatnio wszystko szybko robię. Błyskawica. Segreguję sobie teraz mniej więcej kolorkami. Tu są taki naprawdę szarawy, tu jest taki bardziej żółty, widzicie, brązowy i taki gładki i błyszczący. Super są te papiery, naprawdę. Największą przyjemność mi robi dostawanie paczki, nie paczka, tylko właśnie papier pakowy na niej. Ok. To przyszedł czas na wyjęcie stempli oraz mojej skrzyneczki z tuszami. Już ją omówiliśmy, więc teraz tylko wyciągnę wszystkie potrzebne tusze. Distressów też będę używać, a tu widzicie tylko jeden z tego Actiona, bo reszta schowała się pod aparat. Moja tablica do stemplowania, zakupiona chyba z 3-4 lata temu, jak na AliExpressie, już o niej też mówiłam. No i popatrzcie, teraz te wycięte prostokąty z papieru kraftowego, pakowego, przyczepiam sobie tu magnesikiem i układam dwa stempelki, właśnie te takie rameczki z napisami, z takimi kropeczkami, zobaczycie zresztą, takie junk journalingowe. I odbijam teraz czarnym tuszem z Actiona, tym nowym. No i wiadomo, że tu trzeba z dwa razy, bo też człowiek nie dociśnie tak jak trzeba zawsze. Ale zobaczcie, całkiem fajnie się odbiło. Tutaj są wcześniej robione z moimi distressami. To jest moja skrzyneczka na tusze. I zobaczcie, tusze Distress, które mamy w formie kwadratu. Możemy wkładać jeden w drugi. Tak opakowanie jest sprytnie zrobione, że pokrywka jednego wchodzi nam w spód drugiego. Postawione pionowo zajmują dosłownie parę centymetrów. To samo jest z tymi dużymi. Ja mam tylko jeden, ale też opakowanie jest tak zrobione, żeby można było wkładać jedno opakowanie na drugie. Te prostokątne z innych firm też, popatrzcie, fajnie mi się tutaj mieszczą. Więc przechowywanie ich nie sprawia większego problemu. Tutaj mam opakowania i tusze innych firm. Takie malutkie, te kwadratowe. Słuchajcie, to tam w Paper Concept też kupuję. I też one tak mniej więcej fajnie się tutaj trzymają. Ale widzicie? Te zakrzona, no, zajmują mi i fruwają i latają. No, wyjmijmy je sobie. Może weźmy tu kilka i powiem Wam, o co chodzi. Ja mam ich dosłownie parę, na szczęście. Mam w odcieniach zieleni i w tych niebiesko ściach. No ok. Są w formie łezki. Takiej ładnej łezki. Piękny design, można powiedzieć. Numer na wierzchu tego koloru. Opis, jaki to jest kolor, jaka to jest firma. Ale to jest chyba wszystko jedyne, co fajnie. No, mocno wchodzi opakowanie, więc pokrywka, więc nie ma też strachu, że nam się tusz zacznie wysychać. Ale podczas pracy i tuszowania są strasznie niewygodne w trzymaniu. W porównaniu z tymi
distresami, to nie ma, no, byłam cała, zresztą będziecie to widzieć na filmiku, ja byłam cała wysmarowana tym tuszem. Tuszowanie większej powierzchni to męczarnia, wiecie, schodzi dużo czasu. Fajnie, jak mamy mniejsze elementy, to tym czubkiem tutaj możemy precyzyjniej tam wytuszować sobie mały element, nie brudząc na przykład wokół powierzchni. Ale, ups, ale, no właśnie, ale, niestety w tych tuszach nie włożymy jednego w drugi. No, tak zrobiono, że opakowanie jednego i drugiego jest takie same. Mi to przypomina kształtem żelazko. Serio, takie łezki. Jedynie co moglibyśmy zrobić, to zdjąć opakowanie i włożyć sobie teraz tusz. Zobaczcie, tusz. O, w tusz. No ale co to mi da? Nie dochodzi do końca, więc dostaje się powietrze. Po drugie, ja nie wiem, jaki kolor jest pod spodem. Więc to się też mija z celem. To nie o to chodzi. Dobra, dałam radę. Więc dla mnie i kształt, i sposób przechowywania, i wielkość jego, że jest taki malutki, no nie bardzo, no nie pasuje mi. Po drugie, nie wiem, jak tuszuję przez maskę, ale przetestujemy tuszowanie. Potuszujemy sobie, co ja mam tutaj, potuszujemy sobie moją gąbeczką. I no nie wiem, czy... Zobaczcie. Robi plamy, prawda? I myślę, że one wcale nie będą się blendowały. No, ten tu już w ogóle nie chce mi. No, coś tam idzie. No to zobaczmy jeszcze tego ciemniejszego. No to tutaj to tylko ta... Nie. Zostawia mi strasznie... Nie blendują się. No nie widzę, żeby to się chciało zblendować. Dodajmy tutaj trochę zieleni. Może ja się nie znam. Może wy mi powiecie. No dobra, no może coś tam się nakłada, ale sprawdźmy może, jak się blenduje. O, mam, weźmy Distressa, tu mam brązy, ale żeby wam pokazać, mam jakiś niebieski, mam, o, okej, okay. Weźmy sobie Distressiki, weźmy sobie teraz Distressy, weźmy sobie na drugą stronę, ale tak zegnę, bo nie chcę wybrudzić podkładki. Ok, i sobie weźmy i zblendujmy teraz tak. I zobaczcie, nawet jeśli mi się robi taka z Distressa plama, to ona... Och, ja nie jestem w plama, tak jak w tym, to ja ją jestem w stanie rozprowadzić. I teraz troszkę niebieskiego. Zobaczcie. Rozprowadza mi się. No nie, Distressy zdecydowanie dla mnie są lepsze. Ja wiem, że są droższe, ale tyle, co ja robię, to naprawdę wolę Distressy. Ok, to jest Distress, a to jest, i zobaczcie, chodzi mi o te plamy, że tego nie daje rady rozsmarować. W Distressie
Schodzi mi to bardzo ładnie, rozprowadza się, w tym niestety zostaje, więc w tuszowaniu się nie zna. Nie. Okej, no to co, ja teraz jeszcze, co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć na temat tych tuszy? Tuszowało się na stemplach bardzo fajnie, odbijają dobrze, naprawdę, więc robiłam na papierze pakowym i wyszło całkiem fajnie, więc no, nie mogę powiedzieć, że są do kitu. Co do stempli, to jak widzicie, zafarbowało mi, ale myślę, że to nie jest problem tuszy tych Actiona, tylko problem jest w moim tuszu, tym zielonym, którym też odbijałam. Widzicie, więc ten tusz na pewno mi wybrudził i już nie mogłam domyć, ale mi to nie przeszkadza. Odbijało się dobrze, przyklejało się do mojej platformy, te stempelki też całkiem fajnie. Wykorzystałam na razie te dwa, ale nigdy nie było problemu ze stemplami z Actiona, większego problemu. Problem występował, kiedy był stempel i wykrojnik, bo ten wykrojnik nigdy nie był dostosowany do stempelka. Zawsze wykrawał w drugą stronę, więc spokojnie. No więc takie moje testowanie. Jak widzicie, poodbijało się naprawdę ok. Dawałam czasem dwa kolory, na przykład czerwony, bordowy i czarny, żeby się coś działo. Albo o, tutaj mamy zielony i bordowy. Na przykład zielony i bordowy. Tak. Tu na przykład mamy bordowy i granatowy. Tuszowania już były distressem. O, tu mamy na przykład zielony i bordowy. I zobaczcie, całkiem fajnie na tej platformie moje się odbijały, więc nie mogę powiedzieć, że odbijają się źle. Bo są tutaj te krzemowe i te moje z distressa. Na przykład to są te moje z distressa. Więc naprawdę, o, zobaczcie. Dzięki temu, że ta końcówka jest malutka, ta łezka, to mogłam wytuszować granatowym obręcz, a tym moim kwadratowym distressem środeczek i wyszły naprawdę bardzo fajnie. O, widzicie? To już jest robione moimi, bo tam w tych nie mam bordowych, ale były zielone, więc naprawdę ok, wyszło. To tyle mojego testowania. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam na kolejny film. Żegna Was Elżbieta.